W tym zadaniu rozwiązujemy układy równań, będziemy tutaj stosowali metodę podstawiania. Zacznijmy może od uporządkowania dwóch równań, które widzimy zapisane w tym przykładzie, to znaczy pomnóżmy pierwsze równanie przez 2, czyli przez mianownik tego ułamka oraz przez 3. Zauważ, że jeżeli tutaj pomnożę przez 2, tutaj przez 3, to dwójki się skrócą. Tutaj trójki się skrócą. Oczywiście muszę jeszcze z tej strony pomnożyć przez 2 i przez 3. No i zobacz, po lewej stronie zostanie x dodać y, a po prawej stronie mamy 10. Natomiast w drugim równaniu otrzymamy x odjąć y. To się równa 12. I teraz z pierwszego lub drugiego równania wybierz dowolną niewiadomą x lub y. Ja przykładowo wybiorę niewiadomą x z pierwszego równania. Tak. Naprawdę przypadkowo. Więc tą niewiadomą wyznaczam. To znaczy, pozostałe elementy tego równania poza x przenoszę na prawą stronę. Natomiast drugie równanie przepisuję bez zmian. I teraz to, co mam przygotowane w tym miejscu, podstawiam tutaj w miejsce x. Czyli pierwsze równanie przepiszemy. Natomiast do drugiego równania w miejsce x wstawiam 10 odjąć y, odjąć y to się równa 12. Pierwsze równanie przepisuję, a drugie równanie muszę uporządkować. Więc po zredukowaniu wyrazów podobnych otrzymam takie równanie. Pierwsze równanie przepisuję. W drugim równaniu natomiast muszę przenieść dziesiątkę na prawą stronę, bo chcę ogólnie mm, z tego równania wyznaczyć y. Więc odejmuję obustronnie 10. Po lewej stronie zostaje 2y, minus 2y, przepraszam. Natomiast po prawej stronie pojawia się dwójka, bo 12 odjąć 10 to 2. Wracam do pierwszego równania, przepisuję bez zmian. Natomiast w drugim równaniu dzielę je obustronnie przez minus 2. I wówczas otrzymuję y równy minus 1. Ok. Teraz tutaj zapiszę x, to się równa. 10 odjąć. I zobacz, w miejsce y wstawię, wstawię minus 1. Natomiast tego y przepiszę, bo tu już mam rozwiązanie. Wiem, ile wynosi y. Teraz tylko muszę doliczyć ten x. I już widzę, że tutaj z tego otrzymam 11. Tak? 10 dodać. 1 to jest 11. No i gotowe. Rozwiązaliśmy pierwszy układ równań metodą podstawiania.